Hodowcy gołębi pocztowych podsumowali sezon. Najlepsi odebrali okazałe puchary i dyplomy. Opatowska sekcja hodowców gołębi pocztowych liczy ponad 20 członków. Dla wszystkich z nich hodowanie tych pięknych i mądrych ptaków to hobby, przyjemność oraz rywalizacja, i to w kilku kategoriach. Główne z nich to kategoria gołębi starych i młodych. Nagrody przyznano także właścicielom najlepszego samca i najlepszej samicy. Jednak najbardziej prestiżowe to nagrody ufundowane przez burmistrza Opatowa. W tym sezonie włodarz Opatowa ufundował puchary za loty z Wittingen, Niemcy i Kępna. Grzegorz Gajewski osobiście wręczył nagrody właścicielom ptaków, które najszybciej trafiły do własnych gniazd. Za lot gołębi starych z Wittingen puchary odebrali Sławomir Zimoląg, Mirosław Masternak, Andrzej Mazur. Z Kępna Aleksy Banaś, Krzysztof Gołąbek, Andrzej Mazur. Burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski podkreślił, że hodowcy to wspaniali ludzie, którzy bezgranicznie oddają się swojej pasji. Cieszę się bardzo, że sekcja opatowska bardzo tak prężnie działa i prężnie się rozwija. Z roku na rok widzę, że przybywa ludzi młodych i te sukcesy, które osiągają gołębie najlepszych hodowców, rzeczywiście mogą budzić podziw. Wiadomo, że wyhodowanie takich gołębi, dbanie o nie wymaga wiele pracy, wiele zachodu. Okazuje się, że niektóre gołębie są warte tyle, co średniej klasy nowy samochód. To naprawdę jest dla mnie zaskoczenie duże. Ale bardzo się cieszę, że ta sekcja opatowska się rozwija, że co roku możemy się spotykać. Dzisiaj po roku przerwy miałem przyjemność też wręczyć puchary burmistrza dla najlepszych hodowców, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Opatowcy hodowcy mieli na Kani miejsce lotowania swoich ptaków. Burmistrz Gajewski zapewnił ich, że w związku z odbudową basenu znajdzie się dla nich nowa lokalizacja na ten cel. Rzeczywiście stajemy przed wspólnym problemem znalezienia innego miejsca, równie dostępnego dla wspaniałych ludzi z pasją, a z drugiej strony takiego, żeby nie przeszkadzało innym mieszkańcom w normalnym funkcjonowaniu. Mariusz Urbanik, prezes sekcji opatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, uznał zakończony sezon za udany. Ptaki hodowców kierowanej przez niego sekcji osiągnęły dobre i bardzo dobre wyniki. W tym roku najlepiej spisały się gołębie Mazura, Zimoląga, Strzępskiego, Banasia. Sezon był dosyć trudny, bo były problemy z rozpoczęciem tego sezonu w związku nie głównie z pandemią, tylko chodziło o grypę ptasią, nie? Ale rozpoczął się w maju, mieliśmy 11 lotów gołębi starych, 4 loty gołębi młodych. Nasza sekcja, jak zwykle, hodowcy zajmują czołowe miejsca w oddziale Ostrowiec Świętokrzyski, jak i grupie lotowej okręgu Kielce. Do takich czołowych hodowców można zaliczyć kolegę Andrzeja Mazura, kolegę Zimoląga Sławomira i Jarosława Strzemskiego w lotach gołębi starych. Zarówno w lotach gołębi młodych też się wyróżniają, ale w tym roku najlepszy sukces, największy osiągnął kolega Alek Banaś. Lota gołębi młodych w oddziele Ostrowiec Świętokrzyski. Generalnie loty były udane. Najtrudniejszym lotem był ostatni lot z Niemiec, który gołębie się pojawiły dopiero na wieczór. Lot się skończył nad ranem, rano o 6 chyba z minutami. Prezes opatowskiej sekcji podkreślił, że hodowanie gołębi to dość drogie hobby, które niejednokrotnie koliduje z obowiązkami wobec rodziny. Dosyć drogie jest i można powiedzieć takie zajmujące, co czasami odbija się na rodzinie, bo wiadomo, co weekend jesteśmy zajęci, jest ciężko wyjechać gdzieś z rodziną, ale jakoś tam radzimy sobie. Podsumowanie sezonu dla opatowskich hodowców to nie tylko odebranie pucharów i dyplomów, to również okazja do rozmów, integracji, przy wspólnej kolacji. Z Opatowa dla STV Jerzy Strzyżko.